Dobra, bla, 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 bla. Dobra, przynajmniej oszczędzili nam naciśnięcia tego R i podłączenia się. Tak. Nauczyciel mówi oczywiście o tym, że teraz to jest wirus busing i w ogóle i zawiera kolejno parę sekund z życia Seversiego. Okej, wygląda na to, że to są wszyscy, więc zacznijmy tą klasę wirus bustingu. W tym pudełku są wirusy, które są około waszych poziomów. Więc kto ma tupet, aby ich tam ten skopać? Ej, nauczycielu. O, nawidnika, znosisz swoją rękę, to rzadki widok, więc chcesz spróbować? Nie, co swoje, to dlaczego nie zobaczymy, co ten nowy potrafi. Jesteś dobry w netbattlingu, prawda? Więc pokaż nam swoją prawdziwą moc. To jest dość nagłe. Cóż, to dobra, jeżeli tak bardzo chcę, to pokażmy. Co jesteśmy w klasie, wirusy tu nie będą takie trudne. Uśmieszek. Okej. Okay. No to teraz zobaczymy, jakie skille będzie niebezpiecznie, więc odsuńcie się. No to Metaur. Jestem pewien, że wezwałem Metaura. Niedobrze, muszę to zatrzymać. No dobra, nie powiem, nie są to za silne wirusy. Nie dla mojej kombinacji Reflektor Airshot 2. Nie można. Tego kanona sobie zostawię na później. O shit. Dobra. Nic się nie stało. Kurde, gdybym wybrał tego kanona, to bym miał teraz łatwiej. Zobaczcie. Trafiłem ich dwóch. Szkoda, że nie dostaje się wirusów za eventy. Zrobiliśmy to, dobra robota, Len. Skok, skok, skok. Awesome! To było takie super, co za show. Dobra, już? Krótko trochę. O, Jesus Christ, nudne trochę. Dobra, mamy skill source. O i nikt do pokonać swojego w klasie. Tam po klasie. Kurka siwa. Dobra, powinniśmy tutaj zrobić vloga, ale zanim to chyba, o ile dobrze pamiętam, to są tutaj dane do pozbierania. Mhm. Co my tu mamy? 700. O, 700 zeni. To dobrze, to dużo. O, i mamy tutaj wirus do napotkania. O, Gunner. Counter hit i double delete. O, jest ten chip. Machine Gun 1. Więc tak, chip Machine Gun 1. Już wyjaśniał. Przy pomocy gry. Chwila. A. Co tak, tu jest napisane. Jesus. 9 razy wystrzeliwuje w kolumnę z najbliższym przeciwnikiem. Co sobie zastąpimy w jeden z tych rekordów. Mamy kolejny dość przydatny chip. O, i Thunder gwiazdka to też jest paraliżujący elektryczny atak, czyli ta kulka elektryczności, którą zastąpię Vulkan B. W ogóle mam jeden wulkan B, a mam dwa wulkany D, to wolę wulkany D. Ot. I wolę nie, reflektory niech będą w takim kodzie, już tak wolę. Tak, kompozycja folderu może być trudna, czy chcecie mieć wolicie mieć Unicode, czy wolicie raczej mieć dobre chipy. O, ja tu wolę mieć z kolei... O! O! No jeszcze zachowałem full synchro. Kolejny machine gun w kodzie A. On mi się przyda, to jest bardzo przydatny multi-hit, jeżeli wie się, jak poprawnie skorzystać. Co teraz sobie wywalimy?
Skusicie nie unikać, a nawet przychylać, skłaniać się do walczenia z wirusami za chipy. Warto. Czy mógł pokonać wirusa, ponieważ nasz plan wyciekł? No, wtedy to o tobie mówimy, więc zamień się bezużyteczny, Navi, co? I tutaj ja cię próbuję uspokoić. Zamknij się, bezużyteczny Navi. Gdybyś był silniejszy, nie czułbyś początkującego jak on. I wydaje mi się, że nie zrobię tylko, ponieważ jesteś do kitu, jeżeli chodzi o prowadzenie. Zamknij się, nie mogę nic z tobą zrobić. Odejdź ode mnie. Już miałem to zrobić. Wtedy sam sobie możesz krzyczeć. Nara, luzerze. Naprawdę to zrobił. To wszystko wina Lena, tak. Kłohohoho. Tak, jakbym mógł to zniszczyć. Kłohohoho. Czy potrzebujesz mojej pomocy? Kłohohohoho. Kto tam jest? Tu jestem, w twoim pecie, imbecylu. Kim jesteś? Jestem Blastman. You seek power. Chyba potrzebujesz mocy, aby wykonać tego nowego studenta. Skąd wiedziałeś i skąd ty? Nie masz się o rzecz takie jak te. Chcesz czy nie zniszczyć nowego studenta? Masz 5 sekund, aby zdecydować. 4. Nie licz! Zlituj się! No tak, pomóż! Nieważne jak, ale chcę dać mu nauczkę. Kłohohohoho. Ale dlaczego się zatrzymać na innym? Na jednym razie. Dlaczego ciągle nie dawać mu nauczki? Zostaw walczenie mnie. Po prostu usiądź i patrz, jak ich miażdżą. Kłohohohoho. Kłohohoho. To było interesujące. Znowu litości. Czy wszyscy z powrotem? Dobra, teraz pouczymy się o Copybota. Nie wiesz, co to jest, czyż nie Len? Jest jeden w... no... w hali, ale nie wiem, co robi. Czy ktoś wyjaśni Lenowi, co to Copybot? Tak jak jest, to nie może się ruszać. Jednakże, jeżeli wyjdziesz tam Naviego, to zmieni się w tego Naviego i wtedy Navi może się poruszać w naszym świecie. Nigdy takim cudem nie jestem zaskoczony, ta technologia istnieje tylko w cybermieście, każda strefa... Dobra, no Jezu! Oba, fajnie, tutaj oni se godują next-genowej społeczności internetowej. A, i są wymagania i w ogóle... No właśnie, no Wiktorzy nie mogą używać chipów bojowych w świecie normalnym. No i wprowadzimy Megamana w... jak to? Copybota? Więc ta animacja jeszcze trwa? Trochę się ścina, nie? W sensie, od razu nie chcę. No ale udało się. To żyje! Chyba wyłapałem odniesienie, bo nie jestem potworem, Len. To Mega Man. Jezus Maria, jaka animacja. Dobra. Istotą tego wszystkiego jest, żeby zobaczyć, że tak można. Teraz musimy tylko pogadać ze wszystkimi. No i co?
Staram się pominąć rzeczy, które są nieistotne. Welcome home, Sanitarium. Jesteś gotowy, Brushman? Pokażmy im naszą moc. Dobra. No, widzicie, pokazałem... jak to? O, pokazałem efekt. Zaczynajmy! Ła, co się dzieje? To security bot. Co on tu robi? Chwila, odsuńcie się. Żaden security bot nigdy nie włamał się do żadnej żadnej klasy. Pokonam go moim superkomosem sztubalki. Hadouken! A nie ma. Tak. To mu się nie udało. Co za moc. You've got the power, security bot. Panie Mach, panie Mach. Musimy coś zrobić z botem. Zamknij drzwi. No i jest ich więcej. Żeby nie było. Wszyscy, do środka pokoju. Nie będziesz nam wskazywał, ty draniu. Co do jasnej się dzieje. Zabawa się dopiero zaczęła. Nie! Ty nie! Prawdziwa zabawa teraz się zacznie. Uderz to, Blastman! Wow! Odłącz ogień. Spróbuj tylko. Po prostu wszystkich umieścisz w zagrożeniu. Znaczy, nie chcę cię tak skrzywdzić bardzo. Chcę zobaczyć, jak masz problemy. Ciekawe, jak długo wytrzymasz. Spokojnie, najpierw muszę wyłączyć płomienie, muszę coś zrobić gorąco. Solucja jest dość prosta, ale najpierw zgadajmy może do Macha. A, no tak. Ja! A, za gorąco! Jest taka jedna możliwość i ona się zwie CopyBot. No więc... Tak, on się może spokojnie spalać. Tak, czytanie nawet taki niby bezużyteczny dialogów jest jednak użyteczny. Wybaczcie. No więc musimy znaleźć jakąś wodę, ale skąd tu wziąłeś wodę? W końcu to jest wszystko hiper, cyber... Chwila, tam było akwarium, dlaczego... That's a nice little everything you have there, i szczególnie ten bucket. W sensie wiaderko wody. Zaczynam słabo widzieć. Nie ma wody, jesteśmy zgubieni. Mega Len, Len. Dobra. Len Mega Man, Len Mega Man, jestem tutaj. O, Jezus, ale siek. Ale sieknięcie. Wybacz, że tak długo, Len. Nie, uratowałeś nas. Ale w akwarium było trochę wody, tak sporo. Naprawdę. A matko CopyBot prawie wyczerpał swoją moc, więc muszę wrócić. Okej, okay, witaj w domu. Za dużo kwestii, za dużo. O nie, wszyscy zobaczyli jak moją porażkę. Musisz, potrzebujesz tego, aby wejść do pokoju nauczycielskiego. Weź to. Pomóż. Dobra. Oczywistą rzeczą jest to, że oczywiście idziemy do pokoju nauczycielskiego. O matko. Czeluście piekieł, nadchodzę. Bip. Będziemy tutaj podtrzymać szalonego kolegę, który siedzi przed Lenem w klasie.
Ej, wstrzymaj, znaczy kończ tym to wszystko. Nie chcę więcej, zranisz Nautsieli. Oh, yeah. Płomień! Nick, pośpiesz i wyłącz. Próbuję, ale nie słuchają. A czy nie są kontrolowani przez twojego nawigatora? Tak. Zatrzymaj to, Blastman. Przesadzasz. Czy tego nie chciałeś? Czy nie chciałeś mi potrząsnąć? Wszystko, co chciałem, to trochę przestraszyło na innych. Nie chciałem, żeby to zaszło tak daleko. Tchórz. Już powinieneś uciekać. Ale ja zamierzam zrobić, co chcę. Też możesz cierpieć. To jest tyle. Nie to obchodzi. Kurde. Blastman się odłączył. Nie. Jesteśmy uwięzieni. A gorąco, ciepło i w ogóle. This is the end. To już jest koniec. Nie poddawajcie się. Macie za sobą schody, macie drzwi. Ale nie, po co uciekać? Gdzie Blastman? Za sałatą, stary? Nieważne, jak dużo net battle stoszyłeś. Nie możesz wygrać wszystko Blastmanowi. I nie obchodzi mnie, jak jest silny. Możesz coś zrobić, dopóki nie jest za późno. Jeśli chcesz pomóc, to powiedz, gdzie jest. Jest w tym systemie kontrolnym. To idziemy. Podłączamy. Gorąco tu. Musimy szybko znaleźć Blastmana, ale on mówi, że będziemy przypieczeni. A my zgasimy jego ogień. Ratunku, pali się! Czekaj, co się stało? Uspokój się. Ogień jest już tak wysoki. Poziom ognia. Moi przyjaciele, wszyscy będą spaleni w tym tempie, co? Czerwony Navi po prostu przyszedł tutaj i to sprawił też całe kłopoty. Jestem odporny na ciebie, więc ze mną w porządku. Ale ojejku, jeżeli to się będzie tak jeżeli tak dalej będzie, to ten komputer się spali z gorąca. Błagam cię, uratuj moich przyjaciół i ich tam wydostań. Wow, jesteś bardzo dzielny. Będziesz tego potrzebował. Dostaliśmy water data. Po prostu uważaj na to, że czerwony Navi wystrzela falę płomieni. A właśnie, mówiąc o płomieniach, to właśnie nadchodzą. Tak, i to latające, no to właśnie pokażę skąd nadchodzą płomienie jednak i tak dość trudno to przewidzieć moim zdaniem. A jednak. Szukamy. Tak właśnie myślałem. Na szczęście można się wylogowywać. Jesteśmy w stanie krytycznym. Dlaczego? Dlaczego? Jestem prawie tak dobra jak nówka. Dobra. Yeah. Oczywiście nie obędzie się bez ciągłego przeszukiwania danych. Tym razem mamy Spreader 1M. Czyli nieszczególnie silny chip, jak już omawiałem. O, walka. Tutaj mamy różnych przeciwników rodzaju ognistego. No i tak, ten ognisty bokser pojawiać się będzie zawsze przed nami, jeżeli znajdziemy się w tym samym żołądku chyba. Albo był to zupełny przypadek. Orzesz. Taki fail letki. O, bariera! O matko, to jest takie użyteczne. Może oberwać za 10 i później zejdzie. No ale zawsze chroni przed jakimś jednym uderzeniem.
czego to jest? Wszystko kręci się koło jakiejś dziesiątki umownej. Możesz. Okej. Okay. Część z selectem można pomijać. O, miło. A więc jednak, ale fail. Ale fail. Koncepcja moja się zawaliła i... poległem. No to też można zrewersować, no. Kurde. Taki trochę niski ten busting level, no ale nic. Mamy jeszcze chyba jednego ziomka do ratowania. Czy dopóki ziomki będą, to będą też ognie i będzie miotane. Znowu nie odgadłem, no wytrwę. O, ziomek. Tym razem na taką głupią pułapkę nikt się nie złapie. Daj, zniszczę was obu. Z tobą też się rozprawię. I oczywiście dostaję kolejnego reflektora. Zmienię sobie Spena. Tak, hodowanie, ty jak mówiłem, już jest bardzo ważne. Bo chyba lepiej jest mieć Unicode folder niż taki, który opiera się na rodzajach. Okej, okay, tutaj już nie ma ogni, więc zanim skończę ten odcinek, poszukam jeszcze danych, które znajdują się w RoboControl Comp 1. Ot, mamy ten sam zestaw z poprzednio. Ta sama strategia z poprzednio i powinienem, w takim razie dostać reflektor. A nie, Busting S. Ale jak mówiłem, powinienem też dostać reflektor za taki sam poziom. Poprzednio dostałem. Mam 4 reflektory A, więc jest bardzo dobrze. I działo C. Wiecie co? Zamieszczę. Z tego powodu chcę wam sprezentować PA. Okej, wierzę, że już więcej nie ma, więc tylko sobie odnowię życie. Zapisujemy tu grę. Z tej strony był Seversi i mam nadzieję, że podobało wam się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć.